Dobra, mamy 256, moi drodzy, to już jest całkiem sporo. No, 256 to już jest chyba maksymalnie nawet, bo już nie możemy nawet więcej wbić. Dobra, chyba się udało. Żeśmy już i tak ten pobili rekord. Więc mógłbym teraz no skończyć. Oho! Co to za lawa? Whatever you did triggered an eruption. And the lava burned away the cloud bank and revealed something. Hey, I've seen my fair share of pinball machines. I know one when I see one. Were those really part of the original ruins? I mean, the tech here outpaces Eggman's and is older than old. I guess the love of pinball predates civilization. Sonic, that Titan down there, do you really plan on fighting that? Even a supersonic, that thing is... Keeping you, Amy, and Knuckles trapped? So yeah, I'm gonna take it down. Sit tight, partner. I'll take out this last Titan and get everyone back to normal. Obyś Sonic miał rację. Obyś Sonic miał rację, że zajmiesz się nimi, będziecie mieli wszyscy... W sensie oni odzyskają kontrolę nad sobą. Tak więc no nie pozostaje nam nic innego jak już... lecieć na niego, nie? Już nam nie dużo zostało, tak naprawdę to już będzie koniec wyspy numer 3. Chaos Island. To w ogóle zdanie nie miało sensu, tak by the way, ale no trudno. Musimy dostać się na drugą stronę i z tamtej strony po prostu zlecieć w dół. I rozpocząć z nim konfrontację. Ale póki co jest to ciężkie, jak zresztą sami zauważyliście. Zobaczę, jak się w ogóle wszystko nagrywa. Wszystko się ładnie nagrywa, aczkolwiek ja bym zrobił jeszcze tak. No. Musiałem włączyć i wyłączyć na chwilę Avermedię. Oczywiście w OBS-ie, nie? Nie musiałem tego robić manualnie, w sensie odłączyć i podłączyć z powrotem. Tylko w OBS-ie, bo czasami jest tak, że po prostu z jakiegoś powodu się dzieje lekka desynchronizacja. A wolę temu zapobiec. Knight! Rycerz! Celowanie w głowę Knight. Aby mieć szansę pokonać Knight, Sonic musi zmienić się w Super Sonica. Przeskocz kamienne kolce lub użyj parowania, by dotrzeć do góry. Knight i zyskać przewagę. Dobra, przyznam szczerze, że ten boss nie będzie prosty. To już widzę na samym starcie, że będę miał na pewno z nim problemy. No, chociażby z tego powodu.
Ja tutaj oczywiście uzbieram sobie wszystkie pierścionki. Bo ja nie będę w żałosny sposób tracił tych pierścieni, niestety. Przykro mi, panie Knight. Choć śmiałbym się, gdyby się okazało, że ja bym go zaliczył za pierwszym razem, ale marne są na to szanse. Bardzo marne. To jest taka szansa 1 na 2, że się uda. Szkoda, że nie mogę skipnąć tej animacji, bo już ją tysiące razy widziałem, a ona nic się kompletnie nie zmienia. Jezu, ale to jest olbrzym masakra, kurcze pieczone, co tu się dzieje? Sonic, dawaj do góry. Dawaj, 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 dawaj. Tak jest. Mamy to. Dostaliśmy się na górę Knighta. Zbieraj ostatni szmaragd i jedziemy z koksem. Skopiemy mu zadek. Sonic po transformacji jest niewrażliwy na ataki, ale wraz z upływem walki będzie zużywał ringi. Knight atakuje przy pomocy długiego miecza. Paruj te ataki i szukaj okazji do kontrataku. Dobra, let's go! Nie będzie to łatwe. Mimo że się bronię, to czasami nawet kurde nie reaguje Sonic. O-o! Uwaga! Broń się, broń się, broń się! Dawaj, dawaj, dawaj! O, kurde! Za blisko się zbliżyłem. Za blisko się zbliżyłem. Niepotrzebnie w tą tarczę celuję.
Dobra, powiedzmy, że mu połowę zaraz HP zbije. No już ma połowę HP zbitą. Tylko co z tego, skoro... On póki co więcej razy się broni niż ja mu cokolwiek robię. Ale muza dobra. To muszę przyznać, że jest dobra muza. On teraz szajbę wpadł. Ej, no kurde, gościu! Nie wiem, o co tu chodzi, tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, o co tu chodzi, bo ja mu nie mogę nic zrobić. On się strasznie, kurde, miota jak, nie wiem, jakby miał sraczkę jakąś. Muszę tak właśnie złapać te gówno. Tylko on się, kurde, tak miota strasznie, ja nie mogę... Nie mogę go zlokalizować. No nie, no kurde. O, super. Szkoda, że tak się od razu nie dało. Musiałem, kurde, poznawać technikę. Aha, uciekł szybko, frajer. No i niestety się nie udało. Tak jak podejrzewałem. To widzimy się za chwilę. Aż bluzę musiałem zdjąć, ponieważ kurde się za gorąco trochę zrobiło. Dobra, a teraz tak. O kurde! Dobrze! Dobrze! Trójkąt i kółko, dobra, dawaj, 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 jest! O kurde, już połowę HP mu żeśmy zebrali. O kurde, ale on szybko w pierdziel dostaje, bardzo dobrze. Szkoda, że nie mogę tego pominąć. To by się przydało to pominąć. I teraz trzeba będzie tą tarczą w niego strzelić. Ale ładnie poszło teraz, ładnie poszło, muszę przyznać.
Kurde, odbił mnie. Niedobrze. A myślałem, że mu kurde jeszcze dodatkowe combo zadam. No trudno. I zium. Fuck. Niedobrze. I zium. Dobra, niedużo mu już zostało. Bardzo malutko mu zostało, bym nawet powiedział. Kurczę, w złym kierunku ja się ustawiam. No, totalnie w złym. Muszę mniej więcej stanąć tam, gdzie on by stanął. Przewidzieć to trochę. O, przewidziałem, powiedzmy. Powiedzmy. No nie. Nie gadajcie, że teraz ja będę się źle ustawiał. Dobra, nie. Trzeba przerwać tę passę. Bo jeszcze Knight będzie. Jeszcze Knight by wygrał, kurde, a tak to się stać nie może. I co teraz trzeba będzie mu zrobić? Nie! O! Dobrze, 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 dobrze. Jest! Ja pierniczę. Zrobiliśmy to. Czemu tylko 49%? Przecież ja dużo odkryłem Chaos Island. Daremny opór. Final lock has been revealed. Silence the six towers. Tear down the walls between dimensions. Oh, good. I thought you were gonna say there was a surprise, Titan. Sonic? Hang tight, partner. We're almost through this. Be careful. Careful? Where's the fun in that? Wyłącz sześć wież. Spoko. Mam wyłączyć sześć wież, ale wiecie co, to sobie zostawię już na kiedy indziej. Najważniejsze jest to, że żeśmy już ukończyli Chaos Island. Tak szczerze. Jesteśmy na czwartej wyspie. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak ona się nazywa. Rea Island. Aha, Rea Island. Spoko.
No dobra, no to doszliśmy sobie do Rhea Island. Jak mam porównywać trzeciego tytana, to szczerze powiedziawszy, drugi tytan wydawał mi się bardziej upierdliwy niż ten trzeci. To jest moje oczywiście zdanie. Więcej się męczyłem z tytanem dwójką niż z tytanem trójką. I co tu mogę więcej powiedzieć? To by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o konfrontacji z tym tytanem, o tej cyberprzestrzeni 3.7. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodoba, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Polecam wam zapoznać się z moimi socjalami, linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord, Instagram, Facebook, znaczy nie, fanpage, grupa na Discordzie, grupa na Facebooku, TikTok, Twitter i Instagram. I teraz tak, na Instagramie dostajecie powiadomienia o filmach, które wlatują na mój kanał, jeżeli na YouTube nie będziecie ich mieć. Na TikToku wrzucam ekskluzywne shortsy, których nie zobaczycie na moim kanale, i też shortsy, które są na moim kanale, ale one wcześniej wlatują na TikToka. Na Twitterze komentuję bieżące wydarzenia z świata influencerów, jak i po prostu jak mam jakąś myśl, to po prostu se piszę. A na grupie na Facebooku, na Discordzie się integrujemy, informuję was o odcinkach, o live'ach, co tam się u mnie dzieje, co tam planuję i tak dalej, i tak dalej. Nagrywałem to 9 marca o godzinie 14:16. Wy to będziecie prawdopodobnie widzieli w sobotę i w niedzielę. Tak więc to by było na tyle. Życzę wam miłego weekendu, a raczej no w niedzielę to będzie się kończył weekend, ale mam nadzieję, że wasz weekend był udany, a ja to nagrywałem akurat w czwartek. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.